Poprosiłbym od ciebie trzy koperty, numerek od 1 do 25. Okej, to tak. Trzy. Tak, trzy. Sześć. A, trzy. Tak. Dobra. Sześć, dobra. Dziewięć. I o którą kopertę gramy? Jeszcze sekundkę, jeszcze tutaj zmienię. O kopertę numer 3. No właśnie, z tymi artami tak mi chodziło i ten matchmaking. Słuchaj, twoja misja brzmi następująco. Po prostu zadaj powyżej 2000 uszkodzeń. Okej. Zastanawiałeś się, dlaczego trafiłeś do tej serii i dlaczego napisałem do ciebie komentarz i tak dalej? Miałeś w głowie coś chwilę tak? Jesteś pewien, wiesz o co chodzi? Nie spodziewałem się w ogóle, aczkolwiek jak tak dumałem, o co chodzi, to myślę, że może, nie wiem, że miły komentarz dla kolegi, coś w tym stylu? Nie mam pojęcia do końca. Ogólnie rzecz biorąc, w takim dużym skrócie, bardzo spodobał mi się twój komentarz, jakby wydajesz się na osobę, która w pełni rozumie tę serię, bo było dużo komentarzy pod ostatnim filmem, że jaki to jestem, żeby tak potraktować mojego top donatora czy coś, a ty zwróciłeś uwagę, że jest pozytywna atmosfera, jest pozytywny gracz. Też chciałem sprawdzić, czy ty jesteś pozytywny i jak ty wypadniesz w tym odcinku, skoro tak napisałeś. Jak sobie czytałem rano te komentarze, to mówię sobie, jeju, no tak naprawdę w poprzednim odcinku Arad Queen mógł zrobić wszystko, mógł sobie trzymać te koperty. Ja też mu proponowałem dobre wymiany, a to, że tak się skończyło, to jest tylko i wyłącznie jego decyzja. No a ty zauważyłeś to, żeby tutaj chodzi o to, żeby się pobawić, rozdać te paczki, jak ktoś ma szczęście, nieszczęście, wygra więcej, mniej, ale i tak staram się no coś pozytywnego robić, a ty tak to fajnie podsumowałeś i to mi się spodobało. No tak, ja rozumiem to generalnie, to jest zwykła gra po prostu i nie dość moim zdaniem jest fajna ta gra. Zresztą nie rozumiem tych komentarzy, które tam były w stosunku do ciebie, bo zasady są jasne jakby i to jest gra, to jest taki trochę, no szczęście wiadomo, albo pech. No i dla mnie to w ogóle nie wymaga takiego komentarza co do tych osób, które negatywnie skomentowały, ponieważ ja się im w ogóle dziwię, nie? No, ogólnie, jakby co chciałem podkreślić, to że każdego chcę traktować tak samo i nieważne, że ktoś wysłał mi tu takie donaty czy coś, no bo ja każdego traktuję tak samo, jeżeli ktoś jest w tym odcinku, każdy jest na równych warunkach, nie ma taryfy ulgowej i również też nie będzie dla ciebie jak coś, mimo że No pozytywnie dobra, coś tak, to jest. napisałeś. Wiem o co chodzi. No. Ja lubię takie wyzwania, hazard, tak, znaczy hazard, no, takie gry jakby, także jak najbardziej. Podoba mi się ta seria, oglądam. A myślałeś kiedykolwiek, że wystąpisz właśnie w tej serii, jak Nie. oglądałeś? W ogóle się nie spodziewałem, w ogóle się nie spodziewałem generalnie. Jak tak to oglądam filmiki, to na Twitchu za bardzo nie siedzę, tylko na YouTubie bardziej. Także nie spodziewałem się kompletnie. Zaskoczenie dla mnie dzisiaj. Jakby pozytywny dzień zrobiłem tobie, czy... No tak, bardzo pozytywny. Z jednego wykładu się urwałem, żeby odpisać ci szybko, bo akurat. Ojeju, powiem ci szczerze, że no jakby ja nie jestem taki, że jak komuś odpiszę, to od razu już nagrywamy teraz, bo mam kilka osób, z którymi pisałem przez kilka dni, albo się umawiałem. Jest taka osoba, na którą 2 tygodnie praktycznie czekam, więc nie musiałeś tego robić, tak od razu chcę sprostować, że to tak nie wygląda. Ale akurat fajnie, że udało się z tobą zgadać szybko, bo też nie ukrywam, że wczoraj byłem na 18 i trochę no, zawalowałem tak, że nie miałem na dzisiaj nic nagranego, więc ten odcinek, który nagrywałem, będzie opublikowany od razu potem, jak skończymy grać. Jako taka ciekawostka i bardzo fajnie, że udało się z tobą dosyć szybko skontaktować i to zrealizować. Ja myślałem, że mogę szansę stracić generalnie A, no. na wystąpienie, jak tak to będzie wyglądało. Nie, to od razu mówię do wszystkich, nie musicie się urywać z pracy, wykładów, zostawiać dzieci w przedszkolu czy coś, tylko na spokojnie, mam normalne podejście do tego. Nie trzeba Kurczę, słabo szarżować. z oceniami na razie. Czysta, a tam las Strzał. podjeżdżany jest. No właśnie widzę i... O właśnie, są. Coś nie wchodzi, ale jest mouse, dużo HP. Też będziesz mógł agresywnie zaraz Czwórka jest. zagrać. Ciężko, bo nas jest dużo więcej.
Tutaj E75 w ogóle robi jakąś wycieczkę. A dlaczego taki wybór? Dlaczego Maus? Podoba ci się on, czy...? A ostatnio mi siadła bitwa na ponad 11 tysięcy i tak sobie myślałem, może się uda, bo ja lubię nim grać na miejskich mapach, ponieważ ma fajnie się stylowo nim gra, mi kontuje i w ogóle. No ale nie chciałem tej prochorówki nieszczęsnej i niestety się trafiła, także... Okej. Okay. Ale szansa nadal jest, bo ile ci tam brakuje? No dużo, 1200. Okej, okay. No tu w Mausa raz, dwa razy, a trochę hapsu straciłeś w sumie. Nie przebić. No może się jeszcze tobie uda. Trzymam kciuki. Nie mogę. No nie pyknie chyba, no ale trudno. Może będzie następna lepsza. Mówisz, że nie uda się? No wątpię, jeszcze głosowanie 370. Oj. Nie wydaje mi się, że nie uda. Może Amorak, podpałka, co? Trzeba wierzyć no jeden do końca. Strzał. Ale seta jest tam, ojej. A Udesa? Udesa nie masz? Nie, no i... Sekundy brakło, no trudno. No nic, zasady są znane, tak? Tak, ale ten, nie było żadnego na ślepo nic? No to zobaczymy jeszcze oficjalnie wyniki. Nie, no nie ma. No nie, brakowało jednego strzału. Ajajaj. Jaką kopertę, o jaką kopertę gramy? Dobra, no to gramy o szóstkę teraz. Twoja misja brzmi następująco. Musisz zadać 3000 uszkodzeń. Ja pojadę na drugą stronę, może żeby ci nie przeszkadzać. Jakie są twoje, nie wiem, cele, taktyki, jeżeli chodzi o koperty i z iloma paczkami chciałbyś wyjść z tego programu? Ja lubię ryzykować, że tak powiem. Mhm. I nie wiem, czy uda... Znaczy, podnegocjować można, ale nie wiem, czy... Dobijemy targu. Czy nie zaryzykuję i nie otworzę tych... Tak, czy dobijemy targu, dokładnie. Aczkolwiek jaki jest cel? Jakby nie mam jakiegoś celu specjalnie co do paczek. Fajnie, że mogę w odcinku wystąpić. Mogę w czymś takim wziąć udział w takiej zabawie. A tak poza tym to... Miał dobrą zabawę, niekoniecznie paczki, tak. Mhm. Miałem pomysł, że jeśli chodzi o to ten... jeśli chodzi o ten komentarz, który kolega zamieścił, a to może później powiem, jak coś wygram, tak? No jasne. A mam pytanie, od kiedy oglądasz kanał, śledzisz, jak to wygląda z twojej strony? To około 3 lat, tak mi się wydaje. Coś około takiego. 3, 4 może nawet. I jakiś film ci najbardziej zapadł w pamięć, który ci się spodobał, nie spodobał? Jakie masz zdania co do mojej treści? A, to nie większość filmów mi się podoba, jakby nie patrzeć tutaj. Tak kiedyś oglądałem częściej Multiego, że tak powiem, jak byłem trochę młodszy, ale oczywiście uważam, że tam są takie treści bardziej dla młodszych, dla takich początkujących graczy. A tutaj mi się bardziej podobało osobiście ten twój content i całe te zabawy i to wszystko, jak tworzysz te filmiki. Tam też często komentowałem jakby te twoje filmiki, tam serduszka dawałeś pod komentarzami. Tak? Także, poważnie? Tak. Szczerze, no ogólnie tam właśnie z tą twórczością cię chwaliłem, że podoba mi się to, że fajnie... O kurde, Boże. Wjeżdżają fajnie po ciebie? Nagrywasz tutaj i podoba... Tak. Zagadałem się i zapomniałem, żeby się cofnąć, chociaż... Mausa już rozmawiali. No zobaczymy, może się wycofam jeszcze. Szansa. A jak z uszkodzeniami? Bo Foxy ładują. 400 na razie, jeden strzał niby. Mhm. Dobra, to ja cię nie zagaduję. Skup się na tych uszkodzeniach. Mhm. I skupmy się na grze. Możesz mówić coś, co tam się dzieje u ciebie, jeżeli ci to pomoże. Podjeżdżam Super Conqueror, może teraz 3 sekundy, bo... No i nie przykro, ale super. Ja tu próbuję wychylić się na BZ-kę. O, jak Fosz właśnie na mnie wyjeżdża, to jest chyba koniec. Poważnie? O nie, stanął tyle. Żyj. Ile tam uszkodzeń masz? Opowiadaj. No, jeden strzał mi brakuje. Zdążysz? Myślę, że tak. Fosz chyba będzie ładował teraz.
poładuję też. Ja na Tiger Monster chyba nie. No mam misję. Wow, gratulacje, brawo. Słuchaj, tak mi słodzisz i mówisz, że ja ci zostawiam jakieś serduszka, to ja chciałbym trochę krytyki. Coś negatywnego na mój temat, ale krytycznego. Co ci się nie podoba na moim kanale? Powiedz coś widzom, no bo cały czas jest słodzenie i tak dalej, ja już nie mogę tego słuchać. Kurczę, co jest negatywnego? No jakby było dużo negatywów, to bym cię nie oglądał pewnie. No ale jeden jakiś negatyw, tak, o to mi chodzi. Nie musisz teraz, wiesz, z wszystkiego wyjeżdżać, za co mnie nie lubisz, tylko chociaż jeden jakiś konstruktywna krytyka, coś, co ci się nie spodobało na kanale. Kurczę, no szczerze mówiąc, nie myślałem nad tym, musiałem się dogłębnie zastanowić, tak na tą, na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć. No bo nawet te spotkania, co organizujesz z piłką nożną, tym wszystkim, no wszystko jakby podoba mi się, no taki podobny styl jakby mamy organizacji, że tak powiem. Także kurde, podoba mi się to wszystko, co robisz. No nie wiem, nie wiem, co tu negatywnego powiedzieć, no. To nie dobra, chodzi o to, żebym słuchaj, dostał słuchaj. Paczek od ciebie, nie? Coś powiesz sensownego, z czym ja się zgodzę i przyznam ci rację, to dostaniesz ode mnie gratis 3 paczki. To jest moja oferta, to jest mój targ z tobą. Znaczy, powiem tak, no może nie dla wszystkich, no przynajmniej dla mnie tak nie jest, ale jak markujesz te swoje pojazdy ciężkie, pągi specjalne, no, to często, że tak powiem, się frustrujesz i denerwujesz, przez co używasz nieco wulgarnych i zbytnio niecenzuralnych słów, przez co, nie wiem, może młodzi widzowie mogą przestać się degenerować. Chociaż nie wiem, jak to brzmi. Ale to słuchaj, to taki... ja odbijam piłeczkę, ponieważ wszystkie moje transmisje na Twitchu mają oznaczenie, że są dla osób dorosłych. A, no to na Twitchu, ja na YouTubie oglądam. A na YouTubie, jeżeli tak oglądasz coś, to najprawdopodobniej, jeżeli są jakieś, że przeklinam, to najczęściej to jest wypikane, tak mi się wydaje. A jeżeli oglądasz jakieś shoty, to to nie jest mój kanał. Ale nie, ponieważ nie? Wczoraj był filmik i tam były wstawki z przeklinaniem twoje. Dobra, złapałeś mnie, tam nie wypikałem chyba. Dobra, niech ci będzie. No. No. Ale powiem ci, że słaba ta krytyka. No aczkolwiek mi to nie przeszkadza, mnie to bardziej śmieszy. Także no, musiałem coś powiedzieć, to powiedziałem, tak. Dobra. To bardziej z przymusu, tak. Jaki kolejny czołg? I została nam koperta numer 9. Okej, a to będzie misja plutonowa, czy osobna? Tego ci nie powiem, tego ci nie zdradzam. Nigdy nikt nie wie, na co się nastawiać. No mapa nie powala, tak jakoś fanem nie jestem na MX-50B tutaj. Ja też nie. Spodziewałem się czegoś innego. Więc misja trudna musi być misją trudną. I musimy razem zadać 10 tysięcy uszkodzeń. Może być ciężko na tej mapie. Właśnie nie wiem, gdzie pojechać tutaj. Chyba na prawo. Na prawo? Dobra. To dobra, to dawaj, jedziemy dwójkę na prawo. Wydaje mi się, że... tu się ustawiły czołgi, to nie wiem, co byśmy nie zrobili tam. Musimy według mnie jakoś agresywnie zagrać. Miałem podjechać tutaj w dwójkę, z tego balkonika też, z góry się tak wychylać. Korzystać z tego, że mamy te magazynki, jak razem zagramy, to nikt nam nie zagrozi. A, ja ła. Spota, więc coś tu jest. Dostałem od Udesa. Tu dostaniemy? Nie, można jechać, bo... Daj mi się, ja też dostałem spota, to poczekam chwilkę. Dobra, ja już przejeżdżam od razu w pierwsze tempo, wiesz? Trochę tak porywczo, ale... Jest Szarmla. A, jest, so light. Zastanawiam się, czy kogoś tu złapie, ale nie. Jest włoski niszczyciel, E50. Podjeżdżamy tam gdzieś na blisko 50, do tej T10 i E50. Ja bym tak bym zrobił. No to dawaj. Oni tak stoją, że można na gąsce postawić. No to dawaj, mamy jeszcze Patona. Wychylamy? E50 się nie patrzy. No chyba nie za dużo, co? Nie za głęboko? Ja mam jedną pestkę, ja ładuję. Wydaje bez włoski niszczyciel. Dobra, pracuj. Ładnie. To ten włoski niszczyciel trochę będzie denerwować. On dwa strzały oddał, więc tak? Pewnie zaraz będzie ładował, tak. Dobra, to ja chyba zjadę po te 50.
będę osłaniał w miarę. Już... Ja ładuję. Tak, że on się schował. No musiał się schować, bo... Kamień, o jest, jest. Aha. Mogłem się schować, niepotrzebnie przyjąłem tą pestkę. Ale ładnie, już trochę tego szkody mamy na początek. Ja trochę się obawiałem. Dobrze, rozpoczynamy bitwę. Ale tu i tak jeszcze długa droga przed nami. Ten szarm lemi ucieknie. Trzeba też pomyśleć o bazie, bo tam przegraliśmy. Wszyscy są wykryci, więc myślę, że tędy fajnie podjechać. Oj, złapano bez alenika. O kurde, jestem spota. Ory, kończę tak w boku. Ajajaj, no ja ładuję. 200 na razie, oni się wracają tutaj, w większości, tam chyba dwa albo trzy pojazdy zostały. Trzymaj HP-ki, bo tutaj jest minus 5000 strata mi pokazuje i nie wygląda to dobrze. Masz szóstkę, masz kopertę numer 6. Co ty na to, jak bym zaoferował za nią 6 paczek? Myślę, że nie. Na razie myślę, że nie. Nie masz żadnych pomysłów? 12, myślę, że to jest dobra opcja. 12 za szóstkę? No to porozmawiamy, jak tutaj się bitwa zakończy. Jestem ciekaw, czy będziesz mieć dwie koperty, czy tylko jedną. Okej. Ja teraz skróciłem dystans. Podjeżdżam tutaj może, potem UDES troszkę mi przeszkadza. Może go wciągnąć teraz. No my tutaj może wyciągniemy te dwa czołgi, ale nie wiem co z resztą, czy tutaj nie dojadą inne. Nasz IS-7 szturmuje pancera 7, ja podjeżdżam z nim, tylko pytanie co z kranem. Oła. O, ładnie. Czy jak ja tutaj nie dojadę. Super, ta wymiana teraz wyjdzie. Ja mam jeszcze jeden pocisk. I ładuję. Odbijamy tę stronę. Ja podjeżdżam za bardzo naokoło, podjechałem. Jak tam z uszkodzeniami? 4400. 4400, dobrze. Ja nie będę ci już mówić ile mam, żeby ciebie trzymać w napięciu. Aj, przeładowałem niepotrzebnie. Skodę teraz skończy. Chyba mi widzi. Jak pancer chyba strzeli. 7000 do zrobienia, jest szansa. Oczywiście, że jest. Jeżdżam. No ja tam jak jadę, to zawsze się topię. Serio? Muszę tą technikę opracować bardziej. To zobaczysz w odcinku, jak to przejechać. To jest bardzo proste. Ja wjeżdżam po... Czek pancera będę miał bokiem. No, spadając. A ja wjeżdżam agresywnie. Może podpalę, tylne kółko. Jest... Ha. Tak, żem czuł. Ładuję. Powiem ci, że każdy strzał może być teraz bardzo ważny. Ja 5300 mam w tym momencie, także nie wiem. Ja ci nie powiem. Mi się wydaje, że może się udać. A na początku jak usłyszałeś misję, to co myślałeś, że uda się, nie uda? Na tej mapie miksami myślałem, że się nie uda, szczerze. Ale fajnie zagraliśmy, mieliśmy taki początek. Powychylaliśmy się. Drugi raz wie, że my rozwalimy. Nie mam wieży, no. Oj. No dobra, ale ja nadciągam. Niepotrzebnie, bo... miałem w myślach to, że super koń strzela po 400 i wjechałem na IS-7, a miałem 463. GG. Jak myślisz, udało się czy nie? Myślę, że się udało, szczerze. Szczerze myślę, że się udało. A co jeżeli ci coś skręcają, nie miałem tylu uszkodzeń? Nie, no tu myślę, że nie. Nie wkręcałeś. Chociaż zobaczymy.
No zobaczymy. O kurde, 8000, no to zrobiliśmy dużo więcej nawet. Nie no, ale fajna bitwa taka, no przemyśleliśmy, ładnie zagraliśmy, 10 tysięcy wykonać na zawołanie, to nie jest tak łatwo, w Plutonie nawet, dobrym. Więc No fajnie to gratulacje. wyszło. A na Nebi jest dostępny mój kod KamilITER10, który daje wam 10% zniżki na wszystko do jutra, do północy. Możecie korzystać, jeżeli macie na oku jakąś gierkę, to śmiało zapraszam. Koniecznie korzystając z mojego linka, który znajdziecie w opisie. Zobaczcie, że tutaj ładnie mi weszło. I do jutra, do północy na wszystko powinniście mieć zniżkę, więc warto posprawdzać. Może akurat chcecie komuś kupić grę komputerową, klucz do gry jako prezent świąteczny, czy do znajomego coś, no to polecam NEB. Często tutaj znajdziecie jakieś tańsze oferty. No i jest ten kod KamilITER10, który da wam 10% zniżki. Korzystajcie z tego wszyscy. Masz w tym momencie dwie koperty. I to jest szóstka i dziewiątka. Czy którąś z nich może mniej lubisz? Masz większe zaufanie, mniejsze? Powiem szczerze, że nie. Jakby nie mam czegoś takiego, że nie lubię numerka. Wybierałem tak jakby trochę po dacie urodzin, więc nie mam tak, że jakieś nie lubię. Może szóstki bardziej nie lubię od dziewiątki. Coś może bardziej w ten deseń. Czyli Aczkolwiek ja bym chyba obie otworzył. Podjąłbym to ryzyko. Nie chciałbyś sprzedać tej szóstki za te 12? Nic nie dołożysz więcej, tak? No nie wiem, no możesz negocjować. Dobra, okej, okay, pójdźmy tym tokiem. 12 plus 3 dla kolegi z poprzedniego odcinka. Tak mało dostał paczek, a dzięki niemu tak naprawdę w tym odcinku jestem. W sumie bardzo pomyślałeś o tym. To mi się podoba. Masz dwie koperty. Jedna jest sensowna, a druga jest taka se. Nie jest jakaś tragiczna, ale jest taka se. I chciałbym, żebyś po prostu podjął pewną decyzję, której byś chciał się pozbyć, bo odkupię tylko jedną od ciebie i mogę się zgodzić obojętnie w której na to 12 plus 3. No to w takim wypadku, jak jedna jest sensowna, druga taka sobie robię. Ryzykuję. Tak, otwieramy. Trudno. Najwyżej będzie trudno. W kopercie numer 6 znajduje się 25 paczek. O kurde, ale a w 9 minus 100%. Nie, w 9 jest 500 golda. O, no, no super. Dobrze, nie sprzedałem tutaj. No to ale super. Trochę mnie zaskoczyłeś, bo tak jak my w głowie miałem, żeby powiedzieć ci to zdanie, to wydawało mi się, że trochę wymuszę, że jednak będziesz chciał się któryś pozbyć i pójść bardziej na wabank, ale tak zagrałeś bezpiecznie i skoro wiedziałeś, że coś jest fajnego, to poleciałeś po to i w sumie to było logiczne, jak sobie tak pomyślałem o tym później. No tak. Jedna jest sensowna, druga jest taka w miarę. No to tak mi się skojarzyło, że raczej obie są na plus, więc wezmę obie. No ja dorzucam trzy paczki, które ci dałem za to skrytykowanie mnie i w sumie muszę też przyznać tak z biegiem czasu, jak sobie o tym pomyślałem, to faktycznie wiele razy jakby na tych moich filmach na YouTubie nie zawsze zwracam na to uwagę i nie zawsze wszystko dobrze wypikuję czy coś. Więc plusik dla ciebie i trzy koperty lecą do poprzedniego bohatera. I fajnie, że o nim pomyślałeś. Tak, dokładnie. Dokładnie. I pozdrawiam wszystkich na święta, wesołych świąt, każdemu życzę. A co do tamtego, to myślę, że ten content jest śmieszny także. To tam można machnąć ręką na te przekleństwa. Myślę, że tutaj pod pato streamera raczej nie podejdzie. No dobra, teraz. No i niestety. No nic, ale dzięki ci bardzo za fajną grę i zabawę. To ja dziękuję za odcinek, dzięki, że oglądasz. No i co? Życzę ci oczywiście udanych świąt, wszystkiego tam najlepszego, dużo zdrówka, trzymaj się. No i tak naprawdę do zobaczenia pewnie na kolejnych filmach, streamach. Dziękuję ci jeszcze raz za odcinek. Wydaje mi się, że pięknie wypadłeś, ale to już widzowie ocenią albo zgrillują cię w komentarzach. No tak. No, było pozytywnie, tak jak napisałeś, że jest pozytywny ziomek w poprzednim odcinku, też tak mi się wydaje, że jesteś pozytywny. No tak, no to musi być. No i co? Jakby do zobaczenia później, co nie? Na jakichś filmach. No czekam na odcinek.
Jasne, no postaram się jak najszybciej go wrzucić. To dzięki jeszcze raz, trzymaj się, narka. No, cześć, cześć, ja.